Rola dyrektora marketingu zmienia się zasadniczo i to pokazują nasze badania. Nie tylko zmienia się w taki sposób, że to my jesteśmy świadomi, że ona ulega zmianie, ale przede wszystkim to nasze zarządy, dyrekcja generalna, osoby, które budują strategię, wiedzą, że taka zmiana nastąpiła. Marketing jest zupełnie innym marketingiem niż to miało miejsce jakiś czas temu. Tradycyjny marketing bardziej dążył do tego, żeby firma gdzieś wymyślała swoją ofertę, swój produkt, komunikowała ją do klienta poprzez kwestie kampanii marketingowych. Teraz widzimy, że ze względu na powszechnie dostępny internet, mobilność klienta, to klient jest, tu dzisiaj padło nawet stwierdzenie, że mamy taką nową funkcję Chief Executive Customer, tak? Czyli de facto klient staje się autentycznie panem, może współtworzyć produkt, może współtworzyć treści i do tego marketing musi się dostosować. Ale to, co bardzo ważne, to moim zdaniem rola marketingu fundamentalnie się nie zmieniła, tak, bo marketing zawsze musi wyróżnić markę, wpływać na wyniki biznesowe firmy, ale to, co się zmieniło, to sposób, w jaki marketing działa. Zmieniło się to jak marketingu i o tym dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. Są takie firmy, w których marketing jest gdzieś w centrum działalności biznesowej. Myślę, że to są takie firmy, które odnoszą sukces. Dzisiaj konkurencja nie jest na możliwość zaoferowania produktu czy usługi, bo mamy ich nadmiar, ale właśnie na tym, żeby zaoferować to, czego klient potrzebuje, to czego pożąda, przedstawić to w taki sposób, aby chciał coś kupić. Więc myślę, że dzisiaj rola marketingu w nowoczesnej firmie jest czymś centralnym. Często CEO jest tą osobą, która mówi, po co istniejemy, co oferujemy klientowi, jakie jest nasze miejsce na rynku i to są takie firmy, które idą do przodu. Na pewno bardzo ważną rzeczą jest analityka i to, że mamy ogromny dostęp do znacznie większej liczby danych o konsumentach, w związku z czym my jesteśmy tym generatorem wszelkich zmian w firmie, mówiąc o tym, konsument chce tak, czy konsument chce tak. Dzisiaj jest znacznie większa możliwość wymiany myśli, jest szybsza interakcja z klientami, jest znacznie większa wiedza, oni sami mówią, czego chcą. Dzisiaj wysiłek marketingu musi być znacznie większy. Mieliśmy tutaj na dzisiejszym spotkaniu wiele dyskusji na ten temat, jak wygląda marketing, jaka jest jego definicja, jak on się zmienia. Rola ta zmienia się różnie w różnych sektorach. To tutaj zdecydowanie przoduje sektor telekomunikacyjny, sektor finansowy. Troszkę trudniej z tą rolą dyrektora marketingu jest zdecydowanie w sektorze publicznym. Troszeczkę inne są oczekiwania. Też oczywiście wielkość firmy ma ogromne znaczenie, bo tutaj my w naszym badaniu rzeczywiście też koncentrowaliśmy się na większych firmach. Mówimy tutaj o dotarciu do i dyskusji z członkami zarządu.